dobry Państwu, witam po raz kolejny w serii, drugi, czyli kolejny, w serii Rozmowy ekspertów o zdrowiu i znowu zapraszam do rozmowy panią doktor habilitowaną Dorotę Waśko-Czopnik. Ci Państwo, którzy nie oglądali pierwszego odcinka, to proszę sobie go zobaczyć, to się dowiecie, kim pani doktor jest, a my tu nie będziemy tracić czasu na ponowne przedstawienie pani doktor. Proszę Państwa, dzisiaj mamy temat, który może nie jest dla wielu z Was jakąś wielkim problemem, wielką chorobą, ale niestety dla niektórych jest czymś, co utrudnia im normalne funkcjonowanie, pracę, życie. To jest zgaga, zgaga, która pali. Czemu ta zgaga pali? W jaki sposób ją leczyć? Proszę Państwa, zgaga, czy to pieczenie, które odczuwamy zwykle w okolicy mostka, czasami gardła, czasami nadbrzusza, jest spowodowane refluksem żołądkowo-przełykowym. Co to jest ten refluks? To jest cofanie się treści, refluks, cofanie się treści żołądkowej do przełyku z powodu niewydolności zwieracza dolnego przełyku. Zresztą nie będę się wymądrzał, bo o tym pewnie lepiej powie pani docent, czyli my się znamy prywatnie, więc będziemy do siebie mówić per ty. Nie zdziwi się Państwo, że taką formę przyjęliśmy. I ja jestem zdecydowanym wrogiem stosowania leków, które hamują wydzielanie żołądkowe, które zmniejszają kwasowę żołądkową, dlatego że to jest działanie przeciw naturze, moim zdaniem. I jeżeli tylko da się te leki wyeliminować z naszego organizmu, to jest to mój cel, bo widzę wiele powikłań, wiele zaburzeń trawienia, które są konsekwencją brania tych leków. Ale muszę tutaj oczywiście zapytać eksperta, którym jest nasza pani doktor i pytam się, Dorotko, co ty sądzisz o stosowaniu, o leczeniu refluksu i w ogóle o refluksie? Bardzo cię proszę, dwa słowa. Witam Państwa serdecznie. No, temat jest bardzo szeroki, natomiast też ilość osób, która cierpi na dolegliwości związane z chorobą refluksową, też wcale nie jest niemała. Mianowicie w tej chwili ocenia się, że praktycznie 30% populacji ogólnej, czyli nas wszystkich, odczuwa dolegliwości związane z chorobą refluksową przełyku, czyli zgagę, pieczenie, palenie czy cofanie treści z żołądka do przełyku. To jest tak naprawdę prawie 1/4 osób, które nas dotyczą, które nas otaczają. I jest to problem bardzo szeroki. Też to spowodowało, że stosowanie leków hamujących wydzielanie żołądkowe, o których wspomniałeś, stało się bardzo popularne i de facto chyba są one jednak mimo wszystko nadużywane. To też widzimy my jako gastrolodzy, ponieważ coraz częściej od kilku lat, dobrych kilku lat, zwracamy uwagę na to, żeby jednak bardziej starannie dobierać wskazania, kiedy podajemy pacjentom leki hamujące wydzielanie żołądkowe. I tak jak był zachwyt 20 lat temu nad terapią inhibitorami pompy plutonowej, bo o nich tutaj de facto mówimy, i faktycznie są to jedne z najskuteczniejszych leków hamujących wydzielanie żołądkowe, które są, bez których nasze leczenie farmakologiczne chorób kwasozależnych byłoby obarczone dużo mniejszą efektywnością. Natomiast z drugiej strony, niestety teraz, w ostatnich czasach, mówimy coraz częściej o właśnie działaniach niepożądanych tej terapii. To, o czym wspomniałeś na początku. Pacjenci stosują te leki przewlekle, miesiącami, a nawet latami, co też widzisz pewnie w swojej praktyce. I to powoduje generowanie działań niepożądanych. Są to de facto leki, które są bezpieczne, bo tak według literatury około 1-3% pacjentów ma na tyle silne działania niepożądane, że wymaga odstawienia terapii. To mówimy o takich poważnych działaniach niepożądanych. Natomiast okazuje się, że duży odsetek pacjentów niestety ma może mniej niebezpieczne dla zdrowia, ale bardziej uporczywe dolegliwości, które wynikają z przewlekłej terapii inhibitorami pompy protonowej, które powodują właśnie generowanie kolejnych dolegliwości i na to zaczynamy zwracać uwagę. I tutaj faktycznie masz rację, muszę przyznać, że stosowanie inhibitorów powinno być ograniczone. Natomiast nie uda się całkowicie z tych leków wyjść, ponieważ w pierwszej linii leczenia choroby refluksowej, tłumienia nadmiaru kwasu w żołądku, nadmiernego wydzielania żołądkowego, no jednak one są najskuteczniejsze. Chociaż dążymy do tego, żeby leki odstawiać stopniowo wraz z poprawą samopoczucia,
do tak zwanej terapii na żądanie, czyli jeśli pacjent czuje się gorzej, to w tym momencie przyjmuje lek. I to jest jakby aktualnie cel leczenia choroby refluksowej i innych chorób kwasozależnych. Tutaj te okresy mogą być różnie długo takiego dobrostanu. Bywa, że i zawsze jesienią i wiosną dochodzi do zaostrzenia tych dolegliwości. No i tutaj też pewna profilaktyka może wchodzić, jeżeli chodzi o zmianę sposobu życia, także jeżeli chodzi o zmianę diety, czy właśnie jakaś suplementacja, która może być pomocna w hamowaniu tego wydzielania żołądkowego. Natomiast no, leki przy stanach takich zaostrzonych niestety są niezbędne do wygaszenia tego ostrego stanu, aczkolwiek staramy się z nich rezygnować wtedy, kiedy już nie są tak bardzo potrzebne. Ja zauważyłem właśnie i bardzo często do mnie trafiają pacjenci, którzy źle się po tym czują, mają zaburzenia trawienia, no bo trzeba tutaj dodać i to wszyscy wiemy i to powinni nawet nasi słuchacze wiedzieć z klasy ósmej, czy też najpóźniej z liceum, że w żołądku nie mamy pepsyny, która trawi białka, tylko pepsynogen, który jest preenzymem, dopiero w środowisku kwaśnym on się zmienia w pepsynę. Czyli jeżeli nie strawimy tych białek w żołądku, no to niestety one się przeniosą nam, nie dokona się rozpad tych białek w żołądku na drobniejsze struktury, peptydy, aminokwasy, to się nie dokona się to w jelitach, dlatego że nie ma już tych odpowiednich enzymów trawiennych i to będzie powodowało pewne zaburzenia, o których to będziemy w przyszłości Państwu na pewno mówić, bo zamierza ten cykl troszkę pociągnąć, jak już mamy takiego wybitnego eksperta, udało nam się tutaj poprosić o konsultację. Dlatego też ja na przykład mam bardzo często sytuacje, gdy pacjenci trafiają, mówią, już nie mogę więcej tego brać, co pan mi da z ziół. Ja wtedy stosuję rzeczywiście mieszanki ziołowe. Mamy koncepcję terapeutyczną leczenia refluksu i powiem ci, że jest to naprawdę bardzo skuteczna koncepcja. Po pierwsze, ja stosuję jakby trzyetapową koncepcję. Pierwsza sprawa to jest podawanie środków, które działają przeciwzapalnie i gojąco. I to jest taka mieszanka ziołowa, która wchodzi kwiat rumianku, babki lancetowatej, krwawnik, prawoślas, lukrecja. No to te substancje, które działają gojąco na błonę śluzową żołądka. Natomiast po jakimś czasie, gdy już ten efekt tego pożaru się nam skończy i ten błona śluzowa troszkę ozdrowieje, wtedy włączamy preparaty, które wręcz poprawiają trawienie. Takie typowo trawienne zioła, mniszek, karczoch, boże drzewko i tego typu połączenia. Ja zresztą poproszę o to, żeby receptury tych dwóch produktów pojawiły się na ekranie, żebyście Państwo widzieli. To dokładnie taką recepturę u siebie w Centrum Ziołolecznictwa stosuję i to rzeczywiście daje bardzo dobre efekty i widzę, że ci pacjenci oczywiście czasami muszą zastosować ten broker pompy protonowej, ale robią to incydentalnie, czyli wpisujemy się w trend światowy, znowu się bardzo z tego powodu cieszę, już mówiłem na pierwszym naszym spotkaniu, że to co my robimy, ta nasza medycyna, to jest medycyna, o którą apeluje Światowa Organizacja Zdrowia, że to nie są jakieś takie nasze wymysły, tylko to jest dokładnie trend, wpisujemy się w ten, ale chciałbym się Ciebie spytać właśnie, jakie Ty stosujesz produkty, co Ty używasz w celu łagodzenia dolegliwości związanej z refluksem? Też jeszcze, zanim odpowiem Ci na pytanie, to jeszcze chciałam się odnieść do tego składu tych receptur, o których wspomniałeś wcześniej. Też właśnie bardzo często przy chorobie refluksowej dochodzi do zaburzeń czynności dróg żółciowych, czyli to jest upośledzone wydzielanie żółci na skutek tak zwanej dyskinezy dróg żółciowej. I tutaj właśnie ten skład taki trawienny, poprawiający trawienie, o którym wspomniałeś, tej drugiej części terapii, też działają częściowo te produkty żółciopędnie. To też poprawia, zmniejsza wzdęcie, poprawia regulację pracy jelita grubego, w związku z czym też regulacja pracy jelita w związku z poprawą wydzielania żółci i zmniejszeniem wzdęć skutecznie wspomaga leczenie choroby refluksowej. To są jednak naczynia połączone. Jeżeli mamy problem na dole, to zawsze będą objawy z górnego odcinka i ten refluks będzie gorszy. Więc tutaj ten kierunek, o którym wspomniałeś, że najpierw wygaszenie pożaru, a później poprawa trawienia, też staje się takim logicznym postępowaniem. I myślę, że jak najbardziej skutecznym.
Zwłaszcza, że karczew, bożodziewko, te inne wymienione przez Ciebie surowce mają swoje miejsce. Mnie najbardziej zaskoczyło kiedyś to, że jakoś lukrecja mi się wydawało, że jest bardzo zła dla żołądka, natomiast przekonałam się, że ma bardzo dobry wpływ, zwłaszcza w takich mieszankach łagodzących, o których wspomniałeś wcześniej, bo faktycznie wydawało mi się, że to jest coś, co bardzo drażni, a nawet pacjenci, którzy sobie na własną rękę przychodząc do mnie mówili, że sobie pili jakieś tam preparaty czy herbatki właśnie z lukrecją, bardzo im to łagodziło, także że to też potwierdza, że ten kierunek jest dobry. Natomiast tutaj, ponieważ choroba refluksowa ma też bardzo złożony mechanizm powstawania, jest dużo czynników, które predysponują do tego, żeby nie tylko nadmiar kwasu, bo też właśnie zaburzone trawienie związane z zaburzonym opróżnianiem żołądkowym, czyli z tą mechaniką żołądka, przełyku, niewydolnością wpustu i też złym oczyszczaniem przełyku z zalegającej treści, która się cofa. To wszystko razem przy nadmiarze treści powoduje, że dochodzi i do stanu zapalnego, i do nadmiaru treści zalegającej, co powoduje również zaburzenia trawienia, nudności, które są wynikiem przewlekłego zalegania treści. Więc poza takim właśnie wspomaganiem różnego rodzaju produktami ziołowymi, o których wspomniałaś, też można stosować leki, które są osłonowe, preparaty, które działają osłonowo. Ogrom pacjentów na własną rękę stosuje różnego rodzaju mleczka, środki neutralizujące, które mają działać miejscowo w przełyku. I to jest owszem działanie, ale to jest dosłownie na kilka minut, ponieważ to powoduje, że one są natychmiast z każdym przełknięciem śliny jakby spłukiwane z powrotem do żołądka i tracą swoje właściwości. Ponadto zapominamy, że przewlekłe stosowanie takich preparatów neutralizujących ma też działania niepożądane. Tam, gdzie są preparaty glinu, powodują odkładanie się w kościach i mogą sprzyjać osteoporozie. Te, które mają dużo magnezu, powodują biegunki, wzdęcia, bóle brzucha, więc potencjalnie pomagając sobie w refluksie, szkodzimy sobie w innym kierunku. Natomiast też takie, które są tylko powierzchniowo czynne, mają bardzo krótki czas działania i one nie są skuteczne. Siemię lniane, które bardzo często popijają pacjenci, też nie, ja akurat często, jak się mnie pacjenci pytają, czy można pić siemię lniane, tak, oczywiście można. Działa ono również krótkotrwale, bo jest to taka substancja powlekająca, ale niemniej jednak picie w ciągu dnia małymi łykami ciepłego o konsystencji luźnego kisielu fajnie uzupełnia dietę. Ponadto pamiętajmy, że to, co jest ciepłe, działa rozkurczowo, więc wszystko to się uzupełnia łącznie. Ale też są preparaty właśnie oparte na surowcach naturalnych, które mają działanie takie wyścielające, osłonowe na błonę śluzową, tworząc warstwę, które oddzielają właśnie tą zapaloną, zmienioną zapalenie błony śluzową od wnętrza żołądka, w której jest ten cały pożar, gdzie znajduje się nadmiar kwasu, tworząc pewną warstwę, powlekając ją, tak aby można było załagodzić ten stan zapalny, ale również wiążą treść, nadmiar treści znajdującej się w żołądku. Tutaj też jakby wracając do preparatów, które są oparte na różnego rodzaju mieszankach glinek, o których wspominaliśmy już wcześniej. One mają właśnie takie właściwości wiążące zarówno płynu, ale tworzą również warstwę ochronną. I to nie tylko w żołądku, ale również w jelitach. Ale jeżeli skupiamy się na chorobie refluksowej przełyku, gdzie właśnie to podrażnienie żołądka i przełyku jest szczególnie dokuczliwe, no to tutaj tego typu preparaty, które tworzą warstwę osłonną, wchłoną kwas, zmniejszają ilość treści, ale nie wpływają na zaburzenia trawienia. I to jest bardzo ważne, żeby nie upośledzić innej jakby funkcji, pomagając sobie w innym aspekcie. Dlatego można je też stosować i ja je stosuję faktycznie z powodzeniem, albo jako uzupełnienie terapii podstawowej, niestety inhibitorem pompy protonowej, od którego nie ucieknę jako gastrolog, ale w momencie, kiedy pacjent czuje się lepiej, kiedy dolegliwości są mniejsze, kiedy wychodzimy z terapii inhibitorem pompy, można właśnie uzupełnić o tego typu preparaty, które wiążą treść, zapobiegają stanowi zapalnemu i ten dyskomfort związany ze wzdęciami, z uczuciem pełności w żołądku, bardzo fajnie jest przez nie regulowany. Mówisz o glinkach, prawda? Mówisz o glinkach, które właśnie są tutaj przez ciebie badane nawet, bo prowadzisz takie program badawczy dotyczący glinek. Czy mogłabyś podać jakąś recepturę, jak je połączyć, jaki rodzaj glinek zastosować w takiej sytuacji?
No tutaj się bardzo dobrze sprawdza mieszanka, która jest złożona z trzech glinek, rodzajów glinek. Każda z nich ma inne właściwości, natomiast one wszystkie łącznie działają wspólnie, właśnie ukierunkowane na cel, o który nam chodzi tutaj najbardziej. To jest mieszanka glinki białej, zielonej i czerwonej. One mają właściwości i wiążące różnego rodzaju substancje, które znajdują się, ale również działanie osłonowe, wyścielające, więc takie, które działa ochronnie na żołądek. Czyli można naturalnie, jak Państwo widzicie, nie tylko syntetycznie, można łączyć te metody. To są informacje, których nigdzie indziej nie usłyszycie. To są informacje, które są ekskluzywne i które ekspert, światowy sobie gastroenterolog przekazuje nam tutaj ad hoc, za darmo, proszę Państwa. Także ja myślę że będziemy kontynuować dalsze rozmowy na temat gastroenterologii i naturalnych metod terapii tych schorzeń. I zapraszam do oglądania następnych odcinków moich rozmowy z przeuroczą panią docent. Dziękuję bardzo. Dziękuję także. Thank you.